Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i bardzo, bardzo się cieszę, że dzisiaj ze mną tutaj jesteście i poświęcacie swoje cenne minuty na to, żeby posłuchać mojej osoby. Bardzo Wam za to dziękuję, zapraszając tym samym od razu do wciśnięcia na subskrypcję, dzwoneczek. Tyle. Zapraszam do oglądania, bo dzisiaj temat bardzo ciekawy. Dzisiaj powiemy sobie o tym, czego nie rozumie aż 50% terapeutów. Przekonajcie się, co tą rzeczą jest. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, tak jak wspomniałam na początku, dzisiaj o tym, czego nie są w stanie zrozumieć aż 50% terapeutów. Co to jest takiego? Spotykam się z różnymi terapeutami, z różnymi terapiami, w różnych placówkach, czy to domy pomocy, czy to seniory Wigory, czy to każda inna instytucja mająca w szpitalach równie dobrze. Właśnie są terapeuci zajęciowi i oni nie potrafią zrozumieć. 50% terapeutów zajęciowych nie jest w stanie zrozumieć jednej podstawowej zasady. A tą zasadą, słuchajcie, jest to, że to nie Ty masz pracować, znaczy jakby masz pracować, ale to nie na Tobie leży ciężar odpowiedzi. Ciężar leży niejako na Twoich podopiecznych, na uczestnikach terapii, na tych wszystkich, którzy przychodzą na Twoje zajęcia. My tak naprawdę, właśnie terapeuci, mówię my, no bo ja też to w pewnym etapie swojego życia przeżyłam, my bardzo często próbujemy wziąć odpowiedzialność za siebie i za innych. I my, ja poprowadzę właśnie, nakładę sobie różnego rodzaju ciężarów i będę z tymi ciężarami iść przez życie. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że ja mam dawać propozycje, mam motywować, mam urozmaicać zajęcia, mam mieć dużo pomysłów, mają zajęcia moje, muszą być ciekawe, no nawet nie mają, ale muszą być ciekawe, bo nikt na nie inaczej nie przyjdzie. Tylko chodzi o to, żebyśmy odpowiedzialności za przebieg nie pokładali tylko i wyłącznie w sobie. My bardzo mało słuchamy ludzi starszych. Naprawdę widzę to na bardzo wielu terapiach, że kiedy terapeuta przygotuje jako jakieś bardzo fajne zajęcia, no i po prostu wchodzi z takim wielkim impetem na zajęcia, ma dużo motywacji w sobie, tylko że on tak naprawdę nie daje możliwości wypowiedzenia się temu drugiemu człowiekowi, nie daje możliwości bardzo często pracy tego drugiego człowieka, tylko on zrobi wszystko najlepiej, ja zrobię wszystko najlepiej, ja stworzę, no nie wiem, najlepszą figurkę, ja stworzę najlepszą ozdobę, po prostu ja, a podopieczni no gdzieś są tak, jakby oni są, kiedy przygotowujemy terapię, oni są na pierwszym miejscu, ale kiedy my ją przeprowadzamy, oni schodzą na drugi plan. I właśnie tego 50% terapeutów nie rozumie, że osoba starsza, osoba, z którą pracujemy, powinna być w centrum naszych zainteresowań. My mamy niejako wkładać, mamy dawać propozycje, mamy pobudzać, mamy zainteresować. Natomiast to osoba starsza ma wykonywać znaczną część pracy. To ona ma pracować, czy nad swoją pamięcią, czy nad swoimi zdolnościami manualnymi, czy nad swoją grafomotoryką, czy nad każdą inną rzeczą, która jest jej proponowana. To osoba starsza ma wykonywać te czynności. Nie my, drodzy perfekcyjni terapeuci, którzy znajdujecie się w 50%. Właśnie myślę, że te 50% terapeutów, którzy mają z tym jakiś tam problem, to są ci, którzy są tacy, tak,
takimi są perfekcjonalistami, którzy by chcieli wszystko zrobić najlepiej, żeby no naprawdę i ich zajęcia były cudowne, i prace, żeby na nich wykonywane były też fantastyczne. Z pewnością takie są. A jak się pojawiają błędy, to te błędy też są potrzebne. Ja coraz częściej doceniam błędy, jakie popełniłam w swoim życiu. Coraz częściej widzę, jaką mają wielką wartość dla mnie, dla mojej pracy. Także dzisiaj, drogi terapeuto, który znajdujesz się w 50%, o których mówię, proszę cię, zastanów się dzisiaj nad swoją pracą, zastanów się, jak wykonujesz swoją pracę, czy jesteś perfekcjonistą. Nie trzeba być perfekcjonistą, żeby być świetnym terapeutą. Wystarczy tylko kochać ludzi, wystarczy być dla drugiego człowieka, a to, że czasem pojawią się błędy, rzecz ludzka. Nie myli się tylko ten, kto nie pracuje, jak mawiają mądrzy tego świata. Także zapraszam cię dzisiaj do przemyśleń. Ja z pewnością o tym będę myślała, jak czasem błędy mogą mnie popchnąć do czegoś lepszego, do jeszcze fajniejszych rozwiązań. Nie uciekajmy przed błędami. Ja będę się starała też nie uciekać przed swoimi. Za ten dzisiejszy film wam bardzo dziękuję, pamiętając o uśmiechu, bo uśmiech to sposób na młodość. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, zapraszam do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek, do pamiętania, kim jestem, bo mam na imię Małgorzata Kospin. I zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Zostawcie komentarze, jeżeli podobał wam się ten film. Wciśnijcie na dzwoneczek, na łapkę w górę oczywiście. Dzwoneczek też. Życzę wam pięknego, miłego dnia z błędami. Oby te błędy były w naszym życiu, obyśmy przed nimi nie uciekali. Bardzo was serdecznie ściskam i będę o was dziś szczególnie myśleć. Pozdrawiam serdecznie. Pa!